Już Katowiczanie wygrali wznowienie. Rzucenie za bramkę, wyjeżdża tam jeden z zawodników, był jeszcze Filip Drzewiecki, było blisko, ale Oświęcimianie przynajmniej na razie wychodzą z tego obronną ręką. Teraz okazja, Słupek jeszcze próbował dobijać, zawodnik z Katowic. Ale jeszcze jest Wojtarowicz, próbował wcisnąć ten krążek przy bliższym słupku. A Wojtarowicz spokojnie wyjechał przed bramkę, żaden z obrońców gości nie niepokoił napastnika z Katowic. Jest teraz gol, jest gol dla Aksa Muni Oświęcim. To jest chyba Wojciech Wojtarowicz strzelcem tego gola. Tak jest, udało się wykorzystać grę w przewadze. No i gospodarze na 6 minut i 6 sekund wychodzą na prowadzenie 1-0. Tam jednak guma stracona i w odpowiedzi Mateusz Bepierszcz. Zobaczymy Bepierszcz, no ładnie chciał to zrobić, ale nie zgubił Grzegorza Piekarskiego. No świetny powrót Piekarskiego, naprawdę. Zablokował możliwość strzału Bepierszczowi. Teraz uwaga, pusta bramka, jest gol na 1-1. Strzelcem tego trafienia Mateusz Bepierszcz. Nie udało się za pierwszym razem, udała się poprawka. Jeszcze Marcin Jaros, odegranie do tyłu na niebieską. Teraz Mateusz Adamus przed bramkę, ależ blisko była ten krążek odbity od Śmiechowskiego, wpadłby do bramki Kalęby. No Kalęba tam się obraca. Gdzie jest krążek? W bramce! W bramce HC GKS-u Katowice Marcin Jaros strzelcem tego gola. No i dla Jarosa jest to kolejny gol przed własną publicznością z rzędu, bo przecież w meczu z Sanokiem również Jaros zdobył bramkę. Nie udało się Wieckiemu opanować krążka w strefie neutralnej. Bardzo dużo zamieszania. Uwaga, Wojtarowicz wyjeżdża przed ramkę. Jeszcze Tabaczek dobija ten krążek, ale Zane Kalęba cały czas był tam, gdzie być powinien. Blokował możliwość wrzucenia krążka do jego bramki. No ma teraz trochę miejsca. Bepierszcz, mocny strzał i bardzo efektownie Michal Pikrt wysunął swoją lewą rękę właśnie w lewą stronę, wyłapał krążek bardzo efektownie. Teraz dobre podanie do Popki. Popko świetnie do Fedoruka, strzał! Jeszcze próbował ponawiać atak, to niech Fedoruka. Guzik, który właśnie w tej chwili ściera się z Mariuszem Jakubikiem. No, poleciały na lód rękawice, tak mi się wydawało. Przynajmniej rękawica jednego z hokeistów. Nie, to żółty kolor rękawic zawodników katowickich mnie zmylił. Oj, przejęty krążek jeszcze przez Rzeszutkę, będzie okazja, Jarosław Rzeszutko! I gol! Udało się wtrącić ten krążek do bramki. Ale uwaga, bo tutaj sędzia jakiś niezrozumiały dla mnie sposób sygnalizuje jego decyzję. Nie wiem, czy ta bramka będzie zaliczona, czy też sędzia po prostu odgwizdał spalony w polu bramkowym. No i nie wiem, czy 3-1, czy 2-1. Poczekamy moment, ale cieszą się Oświęcimianie, zatem wygląda na to, iż w ostatnich, no końcowych sekundach, na dokładnie 5 sekund przed końcem drugiej tercji. I na Kalęby, bramkarza gości, który bardzo brzydko zaatakował Różańskiego. Uwaga, bo Różański może mu odpowiedzieć, ale Kalęba spokojnie tym razem broni. No i znów jakieś starcia w okolicy bramki Zeina Kalęby, znów wkraczają do tego wszystkiego sędziowie. Nerwowo się tam robi. Sędziowie próbują nie dopuścić do tej walki Chomki i Seskona, ale już obaj panowie okładają się jednak pięściami. Oba kaski. No i to jest prawdziwy, fajny pojedynek. Teraz sędziowie wmieszają się w to wszystko. Chyba na remis ten pojedynek, ale tam jeszcze Chomko próbuje jakiegoś takiego młota zasadzić Craigowi Seskonowi. No ale już asystenci w dzisiejszym spotkaniu, więc panowie Marcin Polak oraz Marek Syniawa wyjaśnili sytuację. Aby te sekundy kary Gliwa-Łucznikowa upływały, no i zbliżała się drużyna z Oświęcimia do zwycięstwa nad HC GKS-em Katowice. Bardzo ładnie teraz Jerzy Gabryś włączył się do tej akcji. No i znowu pojedynek pięściarski, tym razem Peter Tabaczek kontra Daniel Galant. Galantowi widocznie nie spodobało się to wejście Gabrysia,
i postanowił w podobny sposób, ale bez krążka zaatakować Oświęcimianina. No i widzimy właśnie to, co widzimy. Tak, nie jest to taki pojedynek jak Chomki. Oj, teraz lewy sierpowy Galanta chyba trafił Petera Tabaczka. Ale sędziowie nawet nie próbowali wkroczyć, także sceny podobne do NHL w tej chwili oglądaliśmy. Sędziowie, jak wszyscy pozostali, przyglądali się po prostu. Gdyby mieli kieszenie, to zapewne wsadziliby ręce do tych kieszeni sędziowie.